Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Rybki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Drewleksie, drugim. Moi drodzy, w ostatnim odcinku zakończyliśmy na wybiciu jednej części ninibianidów, tylko tych ich stworów. Dzisiaj idziemy na drugą, czyli czeka nas dużo siekania, w sensie nie wybiliśmy do końca ich w poprzednim odcinku, ale wybiłem tam tą resztkę. Nic specjalnego się nie wydarzyło, nie było żadnych informacji ze strony Kai czy naszego Jaxa, więc ewidentnie jeszcze tam jakby wybicie ich nic nie zmieniło w kontekście fabularnym, przynajmniej na ten moment. I tak jak mówię, lecimy do tej drugiej grupy. O proszę, a co tutaj się pojawiło, gdy mnie nie było? Bąblozwierze, które nie wierzę, bąblozwierze, które na niewiele się tutaj w sumie zdadzą, bo nie są wybitnymi jednostkami, oszukujmy się. Mamy kolejnego, który się ewidentnie opala, martwy. No, my lecimy, tak jak mówię, tutaj w okolicy, w sumie powinienem był się może przeteleportować tego centralnego wszechserca, czyli rzeczywiście ten atak na wszechserce jest jak najbardziej, jest ten atak na wszechserce właśnie kierowany ze strony tych wszelkich raptoroidów i innych mutantów, co jest dość ciekawe. Bo jak rozumiem, oni próbują, nie wiem, może jakąś właśnie ten element witalny tutaj w kawarze zniszczyć, no bo w poprzednim miejscu, gdzie byliśmy również, problemem było było wszechserce, w sensie problem zaatakowany zostało wszechserce, prawda? Zobaczmy, czy damy radę go jakoś, no, cudowny zamach, prawda, mi nie wyszło. No niestety Jaxa już znowu sieka. Kręta infekcja. Właśnie, infekcja. Muszę wyćwiczyć umysł, nim to samo spotka mnie. Okej, moi drodzy, to myślę, że możemy śmiało zakładać, że po tej misji prawdopodobnie nas znowu przerzuci pod jeden z... to nie są... z formatorów, tak? To są chyba formatory, jak dobrze pamiętam. Tak chyba te niebianickie konstrukcje się nazywają. Widzę, że to jest trochę lepiej, bo nas się wszystko nie rzuca. Przynajmniej nie jednocześnie. Więc to jest duży plus. Ale muszę przyznać, że latają strasznie te szperacze i nie mogą się ogarnąć. Czy one naprawdę nie potrafią pływać? Zdziwię się, jeśli tak. No zobacz, one się ewidentnie zbugowały. A nie, one rzeczywiście nie potrafią pływać. Ani raptoridy, ani... Nie, raptoridy, dobra, ogarną się. Czyli po prostu był jakiś drobny bug. Tutaj, tam jeszcze widzę cyklopa, ale... Czy nie jest cyklop, to jest behemot? Tak, behemot. Więc weźmy się go, pozbądźmy. Jak widzicie, mamy jeszcze masę rzeczy. No właśnie, jeszcze, bo może wam się nie zgodzić, liczba strzał coś. Mamy ich więcej dlatego, że podbiłem do Kaleba przy forcie i kupiłem u niego jeszcze trochę. Ja go nazywam kwiatkowskim z fortu, zobaczcie, ale zostanie mi już, tak? Więc podbiłem do Kaleba, kupiłem trochę strzał, stąd też mamy ich więcej. Stwierdziłem, że po prostu mogą nam przydać, bo kto tam wie. Nigdy nie wiadomo właśnie w takich wypadkach, co tam się wydarzy. No i wtedy zaczyna się mniej ciekawy moment, ponieważ zaczęły nas otaczać te potwory. Fajnie byłoby... No właśnie, zapomniałem, że ja przecież mogę z tego korzystać. Z tego działa. Czemu tego nie wykorzystałem wcześniej, to ja nie wiem. No i proszę, pięknie. Więc z tego się pozbyliśmy. I zaraz wybijemy resztę. Bardzo ładnie. Mówię, wyjątkowo lepiej się mi tutaj walczy, niż walczyło mi się tam. Na pewno jest to... Nadal jest to monotonne i jest to dosyć nużące. Nie oszukujmy się, już tyle tego wybiliśmy w tej grze, że... No ma się trochę tego dość, ale... Mówię, to nie jest tak złe, bo nie rzuca się na nas wszystko, nie trzeba po prostu przed tą hordą uciekać cały czas, tylko... Może oczywiście jakoś tam sensownie rozegrać. Ale widzę, że jest jakiś problem w tamtym miejscu akurat, po tamtej stronie. O, w ogóle wiem, przy którym wszechsercu jesteśmy. To jest to miejsce, gdzie byliśmy jeśli dobrze pamiętam, w poprzedniej grze. I tam doszło do rzezi berserków. Nie pomogliśmy tam berserkom, bo po prostu się na nich rzucili banici. Przynajmniej w tej mojej wersji, oczywiście scenariusza, czy fabuły. Tam jeszcze będzie jedna grupa, którą będzie trzeba się zająć, ale najpierw spróbujmy właśnie zająć się tymi, którzy są tutaj.
Okej, okay. Trzeba będzie dobrze, naprawdę dobrze w nich trafiać, więc... O, pięknie, Kaja, dzięki. To... Czy to gdzieś tutaj spadło? Zobaczcie, bo widziałem, jak się od Kai odbił ten pocisk. Chcę ją przebić na pół. Znaczy na wylot. I zastanawiam, gdzie on upadł, najmniejsza. Dobra. Przydałoby się, żeby one się tak nie wierzgały aż. Niestety, ale to działo jest... Jednak to działo, można zobaczyć, że po jego działaniu... Działo i po jego działaniu. Ono nie nadaje się niestety do walki z takimi bardzo ruchliwymi potworami. Bo niestety, ale one się zbyt szybko często... zbyt szybko po prostu one często manewrują, przez co ciężko jest niestety je trafić. Albo raczej trafiać regularnie. Bardziej właśnie to działo, mam wrażenie, że nadaje się na jakiegoś rodzaju behemoty albo wolniejsze jednostki. Tutaj, o właśnie, chciałem powiedzieć, że słyszę coś i jest jak najbardziej Raptori. Się rzucą na nas tutaj od boku. Nawet nie zdążył się rzucić finalnie. Teraz spróbujmy go może powalić po prostu z Kają. Wydaje mi się, że to będzie bardziej zyskowne dla nas. Pięknie. No i lecą jeden po drugim. Tam jeszcze widzę jednego, którego pominęliśmy z tej strony. Więc też się nim zajmiemy za sekundkę. Będę mógł z tego zebrać rzeczy, bo może jest w środku. Nie bardzo. Nie, czekaj, to nie ten, nieważne. Myślałem, że ominąłem inną jednostkę. Chodź tutaj, panie Szperaczu. Pozbędziemy się i ciebie. Te szperacze są spoko, bo idą znacznie szybciej. I co mi zostały? 4 szperacze, okej. Okay. No to, moi drodzy, raczej walka bezpośrednia. Zresztą nawet widzicie, że tutaj w tej walce, kiedy mamy troszeczkę trudniejszy dla nich teren niż po prostu zwyczajną drogę, czyli no właśnie teren bardziej przyjazny nam, bo wydaje mi się, że możemy śmiało powiedzieć, że trudniejszy teren dla nich będzie zawsze bardziej przyjazny dla nas, ponieważ ludzie są jednak troszeczkę bardziej, powiedzmy, przystosowani do takiego terenu niż te czteronożne szperacze, z tego co widzę. To jest dla nas po prostu plus, no i właśnie widzimy to ewidentnie w tym, jak tutaj działamy jako Jax. Jednak one mają znacznie trudniejszy pathfinding. Oczywiście, no, można powiedzieć, że to przez to, że gra tak działa, ale ciężko mi powiedzieć, nie znam się na faunie i behawiorystyce, jeśli chodzi o zwierzęta, więc może tak, może nie. Tutaj by się musiał włączyć ktoś, kto... Czy nie, może tak działa to w rzeczywistości, może nie. Musiałby się tutaj włączyć ktoś, kto się na tym zna. Dawid, co? Skoczmy jeszcze do tego szybko do tego trolla, skoro już jestem tutaj w okolicy. Oczywiście tutaj były też Forlorn, znaczy tutaj nie wiem, czy to był troll, czy... A, to jest cyklop, okej. Okay. Widzę, że nie tylko cyklop, tak, tutaj rzeczywiście było tego sporo. A zaraz to wyczyścimy w takim razie, to nie powinno być długie. Nie powinna być długa zabawa. Oj, nie o to mi chodziło. Chwileczkę. Ja 6? Nie, nie. Czekaj, co jest? O, ja mam to pod 4, okej. Okay. Jejku. Zupełnie laga, ale widzę, że cyklop ładnie czeka użycznie na nas. Więc właśnie mu... się go pozbędziemy. No właśnie, i kolejna rzecz związana z... tymi działami. Niestety one, no, nie nadają się do walki z... plecakiem, więc mają one ograniczoną użyteczność. Ale to ja mówię, jak z tych wolniejszych i cięższych przeciwników myślę zdecydowanie na plus. Zobaczmy, może tym blasterem go już dobijemy. Jeszcze ciężka broń ma oczywiście ten plus, że może ona powalać coś, czego nie może zrobić właśnie ten blaster. Ten blaster jest spoko do właśnie zadawania obrażeń, ale jednak właśnie te cywolni przeciwnicy, którzy będą nas szli godzinami, oczywiście jest to sadyzm, ale rozumiecie analogię, będą po prostu jeszcze bardziej spowalnieni przez to. To jest dużym, dużym plusem naprawdę dla nas. Więc myślę, że to będzie moja taktyka na przyszłość. Znaczy, oczywiście to też zależy od ilości wrogów i tak dalej, ale myślę, że to nie musi być wypowiedziane dodatkowo. No i właśnie, cóż tutaj nam zostało?
To było to. Na razie z misji głównych mieliśmy chyba coś tam jeszcze. Mieliśmy na pewno do Crowniego wrócić, bo jeszcze u niego nie zakończyliśmy wszystkiego, ale cóż. I zobaczmy co u Baxtera, bo właśnie mieliśmy iść do Baxtera i rzucić okiem. I tak nam poszło szybciej niż ostatnio, mam wrażenie. W sensie ta grupa nam poszła w 10 minut, nieco ponad 10 minut. A chyba poprzednio to było jakieś dużej ilości czasu. Oczywiście no tutaj nas będzie troszkę lagowało, no bo jak wiemy to miejsce jest niezoptymalizowane. I z jakiegoś powodu jest równie... Chodzenie po nim jest równie płynne co chodzenie po Blighttown. Dark Souls, no i właśnie, Baxter. Jak bardzo jesteś na zły, jak bardzo nie chcę ci pomagać. Podobno zmagasz się z jakimiś problemami, które mogą osłabić banitów. Przyznam, że całkiem ładnie to ująłeś, przyjacielu. Widzisz tę hordę bestii na brzegu krateru? Ale tylko skeksy? Bez problemu. Kiedy pojawiły się tu te trujące pomioty piekieł, wszystkie normalne zwierzęta żyjące w pobliżu terraformatora przestraszyły się i dały nogę. Spróbuj zgadnąć, gdzie postanowiły szukać schronienia. Masz 3 strzały. Tak, dokładnie. Wszystkie ściągają tutaj, do tej dziury zwanej przez nas domem. Na początku przylazło ledwie kilka stworów, ale teraz są ich tam całe stada. Jeśli nie zaczniemy działać, wkrótce będziemy pływać w ich gównie popachy. No to lepiej coś z tym zrób. O, nie omieszkam. Otóż ty pozbędziesz się tych stworów. Zabij te pierdolone bestie przyczajone na brzegu krateru, zanim tu zlezą i odbiorą nam nasze wesołe miasteczko. Co takiego? Nie chcesz się tego podjąć? Było nie kłapać mordą bez powodu. Nie zamierzam tracić z tego powodu więcej moich ludzi. A moglibyśmy mieć to tak naprawdę gdzieś. No cóż. Szczerze moglibyśmy, naprawdę. Nie widzę. Łódkę, to tylko wszystko pogorszysz. To był bardzo dobry komentarz do tego, co ja powiedziałem. No, wszystkiego. Ty też wszędzie węszysz. Te rozmowy są przepiękne. Chciałem powiedzieć, że moglibyśmy mieć to gdzieś. Gdyby nie to, że to misja główna, mógłbym mieć to gdzieś i mógłbym po prostu powiedzieć, że pani nie. Patrz się sam, tak? Ojejku, dobra, to jest milion razy łatwiejsze, ojejku. Żebym ja wiedział, że to będzie takie łatwe, to ja bym tutaj przyszedł wcześniej, a nie się bawił gdzieś tam daleko. Jeszcze ile z tego materiału zdobędziemy, chciałem powiedzieć. Przecież to jest... Naprawdę tego ogrom. Chyba ze 40 potworów z tego co widzę, no ale większość jeśli będzie na takiego strzała, no to wiecie, możemy sobie to... No co są, pterożeły? Bym to nazwał pterorłami, ale pterożeły, tak bym je teraz nazywał, czemu by nie? To nie są orły, to są pteroże... To nawet nie przypomina orła, tak? To nawet nie jest ptakiem. Tego zacznijmy. No widzicie, no to są 1-2 strzały i jest po nich, no. Nie oszukujmy się. To nie jest nic wybitnego, z czym będziemy mieli jakieś ogromne problemy, tylko no największy problem będzie problem celowania u mnie, klasycznie. Ale zaczynam żałować, że zostawiłem te misje główne na koniec, bo mam wrażenie, że masa misji pobocznych była dużo lepsza od tego. Przynajmniej na ten moment. Bo no, jedyne z czym mamy teraz do czynienia to idź zabij. Naprawdę nic, gdzie mógłbym jakkolwiek się rozwinąć, jeśli chodzi o jakąś rozmowę czy dyskusję, czy cokolwiek. Właśnie, panie skeksie. No dobra, widzę, że nawet tym go nie zabijemy na raz. Trudno. Zobaczmy może w takim razie, jak sobie poradzi ten blaster. A blastery idą na 2. W sensie z blastera idzie na 2 strzały, to spoko. Będę korzystał chyba z blastera, bo jest trochę szybszy od łuku.
porządku. Pewnie z połowę, może nie całą połowę mamy ich wybitą. Okej. Okay. Ptero orły, czy tam ptero żeły, czy jak chcemy jeszcze nazywać, niestety schodzą na 3. Będzie trzeba pamiętać. Też fakt tego, że one mają tak naprawdę praktycznie nieskończony zasięg, jest przepiękne. Oczywiście jest to lekka przesada, jest to troszkę wyolbrzymienie. Ponieważ pewnie gdzieś ta granica tam jest. Głównie pewnie będzie liczona przez granicę wzroku. Czy zasięg wzroku naszego bohatera, bądź renderowania. No i tak spoko. Mówię, myślałem, że będzie ciężej tutaj, bo tam mieliśmy, kurczę, mas tych niebianickich mutantów. A tutaj, proszę bardzo, mamy dosłownie jakieś takie, mówię, zwyczajne potwory, z którymi mieliśmy do czynienia wcześniej, już milion razy i nie są one wybitnie ciężkie, jak widać. O, tam jeszcze nam, proszę bardzo, pomagają nam wędrowni kupcy, berserccy, jeśli się to tak w ogóle odmienia. W ogóle zresztą, że jeszcze się pozbierało więcej potworów, akurat już niekoniecznie z tej misji po prostu, które gdzieś tutaj żerowały. A gdzie jest ta jedna skalna ważka? Bo niby gdzieś mi tu pokazuje ją, ale... A okej, widzę ją. A mi jeszcze jest przegnany skeks? Wiesz, on się tam zapędził. Wiem go? Chyba tak. Ten się dopiero zapędził, dosłownie pod same mury tam. Banickie. Jestem w szoku, że go nie załatwili przez ten czas, no ale cóż. Ojej. Nie wiem, czy go odcinka nie nazywa jakimś wielkim polowaniem, coś tego typu. Trochę teraz żal mnie bierze, że w tamtym odcinku poszedłem na te stwory i nie było nic innego lepszego do roboty, no ale cóż. Takie już bywa życie. Że on trwał mimo wszystko dużo, dużo krócej niż normalnie. Niż przeciętne odcinki po prostu. Więc... No może nie aż tak, ale jakbym to powycinał i tak dalej, też wtedy nie miałem aż tyle czasu. Dlatego teraz jest to zdecydowanie wygodniejsze. Dzień dobry jeszcze, szczurze. Karłowaty. Jeszcze jeden. Dobra. Nie wiem w ogóle, jakim sensem tutaj tych rzeczy nie pozbierałem. W sensie, za każdym razem, kiedy chodzę gdzieś tutaj wokół różnych miejsc i właśnie znajduję kolejne miejsce, które nie przeszukałem, zastanawiam się, jak to w ogóle możliwe, skoro przecież byłem wszędzie tutaj, ale... Nie wiem. Też ta chata na przykład. Pierwszy raz ją widzę na oczy. To jeszcze jakiś kryształ. To wycierń. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A! W sumie to ma sens. Rzeczywiście nigdy w lewą stronę nie poszedłem z jakiegoś powodu. Tutaj. A proszę bardzo, jeszcze zabity banita, skrzynia. Rzeczywiście nigdy tutaj nie poszedłem. Tutaj 3 do tyłu. Mamy to. Wybaczcie, jak otwieram te zamki, muszę się chwilę skupić, zazwyczaj. Może być. Bierzmy te rzeczy. Chciałbym zauważyć, że ja nadal nie wbiłem żadnego z tych kamieni. Żadną z naszych broni. Więc... Fajnie, że je trzymam. Tak są mi bardzo niepotrzebne, nie? Błagam o pomoc. Pomocy. Niech ktoś pomoże mi pozbyć się tych demonów. Nie mogę uciec z piekła. Jestem tu więźniem, nie potrafię się kontrolować. Te wszystkie głosy w mojej głowie. Niech się to w końcu skończy. Moje myśli nikną, a ciało przestaje istnieć. Gdzie nie spojrzę, widzę tylko ciemność. Dopalacze miały mi pomóc się uspokoić, a po nich jest tylko gorzej. Pomocy. To jest możliwe. Dowiedziałem się od terapeutki pewnej osoby, że branie substancji psychoaktywnych, gdy ma się na przykład antydepresanty, może prowadzić do psychozy. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby to było to, albo ewentualnie jakiś party, po prostu, zwyczajny. Jeśli chodzi mi o to, czego on doznał, oczywiście podopalacza dodatkowo. Więc, moi drodzy, nie bierzcie substancji psychoaktywnych, kiedy macie antydepresanty, możecie coś źle skończyć. Czy jakieś inne. Nie mamy więcej czasu. Leki, przy których... Bardzo niezalecane jest branie tego typu substancji. Dobra, tutaj idzie. Tam jeszcze jakieś szakala w ogóle widzę. Mówię, ja tutaj w ogóle nie spojrzałem na tę stronę, nie wiem czemu. No w ogóle mamy cały stado szakali dosłownie. Słuchajcie, pozwońmy się ich od razu. Skoro już tutaj przyszedłem,
zacząłem czyścić, to weźmy się za nie. Tam jeszcze coś latało. Kurde, ja tutaj naprawdę zostawiłem masę potworów. Dosłownie, zobaczcie, całe stado są tutaj. Jak on zgrywa się to z tym, co... O, co mi się stało z kamerą? Halo? Nie, co to się stało z tą kamerą przed chwilą. Chciałem powiedzieć, że to się zgrywa bardzo dobrze z tym, co powiedział... pewnie nie do końca celowo, ale co powiedział Baxter, że nie do końca celowo się to zgrywa. Okej, okay, i od tamtej strony na pewno byliśmy. Zobaczcie, tylko ta strona nam została. A czy ja w ogóle gdziekolwiek stąd poszedłem, w sensie, czy ja gdziekolwiek tutaj to zwiedziłem? Powinienem był, bo to jest stara huta żelaza, więc zakładam, że gdzieś tutaj, że nie wiem, po prostu może ten fragment akurat został nieodkrytym. Ale wydaje mi się, że tutaj powinienem był za tę hutę żelaza przejść. A jeśli nie, no to przyjdziemy tam przynajmniej teraz. Zobaczymy, co tam się znajduje. Tutaj oczywiście kolejny wóz. Nie wiem czemu, dosyć popularne jest to, że te wozy są takie drewniane. One są wszystkie takie same praktycznie w grach. Czy to jest Skyrim, czy to jest Elex i tak dalej. Zawsze jest to ten taki wóz, który przewozi dobra. Może dlatego, że zazwyczaj w tych grach jednak nie ma koni pociągowych. Zakładam, że to wynika na przykład z ograniczeń, ponieważ wymodelowanie konia i jego zachowanie jest dosyć ciężkie, jak zakładam. Chciałem do tego burzowego jeszcze nie mogę trafić. Nie mam takiego zasięgu? No to może się pomyliłem, może rzeczywiście jest jakaś tam granica, jakieś tam ograniczenie tym kątem. No, lecimy tam zaraz, zobaczymy, bo tam się widzę, że już coś na to chciało rzucić. No właśnie, ważka jeszcze. Prześladowcy tego się tego naprawdę nie... Byłem przekonany, że ja w tej płycie żelaza to ja poobczałem rzeczy, no ale... Ewidentnie nie, no bo my tutaj poznaliśmy, jak się nie mylę... Franka na nowo, tak? Franka? Chyba tak. Tak czy nie? Czekajcie. Ojej, czy ja właśnie pomyliłem postaci? Teraz będę musiał rzucić okiem do naszego dziennika, żeby się pewnić, ale wydaje mi się, że tak. Mówię, nie wiem jak sobie, ja tego po prostu nie posprawdzałem. To jest... nie do pomyślenia. Patrząc na moje zbieractwo i tak dalej. Czy ja się nie pomyliłem w kwestii postaci? Glosariusz, postaci. Falka, nie Franka, Falka. Cudownie, właśnie. Jak widzicie, nawet moja pamięć do imion nie jest wybitna. Z czym akurat mam rzeczywiście problem w rzeczywistości? Mam duży problem, żeby pamiętać imiona ludzi i to jest fakt. Więc jeśli kiedyś bym poznał czyjeś imię i bym go zapomniał, a pamiętałbym ksywkę, to jestem typowy ja. Dobra. Ale znowu, tutaj już byliśmy. W tę stronę na pewno szliśmy i to parę razy pamiętam, że tutaj miałem problem duży. Cię głupio wywalałem na twarz. Czy możesz tak to określić. Ale już nam niedużo zostało na szczęście, więc to jest plus. A jeśli tak będzie wyglądała cała końcówka gry, to ja podziękuję, naprawdę. Bo ja rozumiem, że nie każdy musiał podchodzić do tej gry w ten sam sposób co ja, ale jeśli większość fabuły będzie polegała na tym, idź zabij ich z potworów, a nie na dajmy ci fajną fabułę, gdzie są jakieś fajne twisty i tak dalej, no to średnio. Szczególnie, że tak jak mówię, no to nie są wybitnie ciężkie potwory w tym wypadku. One nie są też... Nie wiem, mam wrażenie, że poszli tutaj na ilość i przez to jakby to zajmuje trochę czasu, bo jeśli ktoś jest taki jak ja, to będzie potem wszystko zbierał i tak dalej. Ale nie ma to jakiegoś takiego sznytu popularnego, nie ma jakichś takich właśnie, nie wiem, notatek czy czegoś. To w jakikolwiek sposób by tutaj mogło urozmaicić tę rozgrywkę. A tak jedyne co mamy, to właśnie bieganie w kółko. Okiem jest skeksik tutaj. Jeszcze jeden został, co tam zostało? Ostatni skeks, dobra. Lecimy po niego.
Będziemy mogli się zawijać z powrotem do Baxtera. Oczywiście nie oczekuję wdzięczności. Baxter to będzie typowo Baxter. Myślę, że... Jeśli będzie wobec nas neutralny, to i tak będzie już sukces. Próbujemy tutaj wylądować. I lecimy do niego, moi drodzy, na nowo. To jest jakaś ważna pani? Nie, to jest po prostu pani Banitka. A my jesteśmy przy targu. Dobra, czyli musimy iść w drugą stronę. Ach, tak, nie mam paliwa. Przeszkoda, my go... Tak, my go pobiliśmy już wcześniej. Oczywiście jesteśmy w tej niezoptymalizowanej części, gdzie nasze klatki spadają do... Nie wiem nawet ilu. Gdy się obracamy. Jak nie utrzymasz gęby na kłódkę, to tylko wszystko pogorszysz. Oni cały czas tam ze sobą gadają w ten sam sposób. No jest, Baxter. Co nam powiesz? Brzeg krateru jest czysty. Zwierzęta przestaną was nękać. Czekaj, co? Naprawdę to zrobiłeś? O, bracie, należy ci się za to szacunek. Jak ty to, kurwa... Czekaj. Chociaż nieważne. Nie chcę wiedzieć. Niech zgadnę. Oczekujesz w zamian eleksitu? Wolałbym, żebyś zaczął się przygotowywać do walki z prawdziwym zagrożeniem. Wkrótce wszyscy będziemy musieli stanąć razem do boju przeciw niebianom. Tak, tak. Zastanowię się nad tym, kiedy ten dzień nadejdzie. Teraz mam na głowie ważniejsze sprawy. Myślałem, że już to zrozumiałeś. To jest bardzo krótkowzroczne myślenie, to co robi Baxter i stwierdzenie, że o, no tak, tak, jak przyjdzie ten dzień, to się tym zajmę. No, jak przyjdzie ten dzień, to będzie troszkę za późno na myślenie. Ale mamy to po 27 minutach. To całe polowanie jest skończone. Crowny, ja potrzebuję ciebie. Celem zachowania... Tak, ćwiczenia. Oczywiście. A nie ma dla nas jeszcze kolejnej misji, więc... Może to będzie jeszcze dalej w przyszłości? Dzięki. Idziemy. Ma, czy ktoś coś ma jeszcze dla nas, Zouza? A co? Ta zdzira znowu coś odwaliła? Weź się zamknij. Uprzedzam. Jeśli ta ladacznica zrujnuje ci życie, to nie chcę o tym słyszeć. Dobra, rozumiem. Jasne. Okej. Dobra, takie interakcje oto mamy. Mieliśmy jeszcze iść do naszego syna, na pewno do kleryków w pewnym momencie, ale zobaczmy w takim razie, co jeszcze mamy w dzienniku do zrobienia. Okej, okay, znowu mamy ten zakład chemiczny, do którego musimy iść. Znowu, po raz chyba trzeci, jak się nie mylę. Wiecie co, ale skoczmy jeszcze do kleryków szybko. O, w ogóle nie odznaczyłem sobie tego celu. Czyli skoczmy do kleryku, bo chcę zobaczyć, jak tam się nasz Dex trzyma. Myślę, że pewnie na tym zakończymy, no bo nie widzę sensu, żebym tam z wami szedł do tego miejsca, gdzie... No i proszę bardzo, oni są tutaj. Problem, Dex jest gdzieś w okolicy Asgara. Chciałem powiedzieć, że nie ma sensu dzisiaj zaczynać misji, która będzie znowu misją zabij X... O, jest tutaj Dex, zaraz zobacz, obok światła. Która będzie znowu misją zabij X potworów, bo po prostu nie ma sensu, mamy 2 minuty, więc... Na przyszłość będę ostrożniejszy. Okej, to tyle, a Dex? Ej, Dex. Tak? Wynagrodzę ci to kiedy. Jesteś moim ojcem. Dobra. Ale... To już było. Czyli nic specjalnego się tutaj nowego nie dowiemy. W sensie Dex po prostu ma te same kwestie dialogowe co zawsze. W takim razie, moi drodzy... No, tak, zapomniałem o tym, że z tych łóżek nie można korzystać z jakiegoś powodu. W takim razie, moi drodzy, chyba w tym miejscu zakończymy. Znowu minutkę wcześniej, ale mówię, nie mam... Nie widzę sensu, żeby zaczynać cokolwiek innego. No i myślę, że zobaczymy się ponownie już jutro w kolejnym epizodzie, gdzie ponownie będziemy siekali tysiące przeciwników, no bo ewidentnie na tym polegają misje główne. Nie wiem, może się dowiemy, co się stało w końcu z Dawkinsem. Tak więc ja się z wami żegnam na ten moment, dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Do następnego. Do zobaczenia, do następnego i na razie.